Ostatnia walka generała Grota. 2 lata temu pod tym tytułem nadaliśmy 2 audycje dokumentalne ujawniające nieznane dotychczas fakty z ostatnich miesięcy i dni życia generała Stefana Roweckiego, dowódcy Armii Krajowej. Generał Rowecki stracony został na rozkaz Hitlera i Himmlera w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Pragnąc uczcić pamięć bohaterskiego dowódcy, powtarzamy obecnie audycję Ostatnia walka generała Grota. W ubiegłą niedzielę usłyszeli Państwo część pierwszą. Obecnie nadajemy część drugą. Audycję opracował Tadeusz Rzęczykowski. Oddajemy mu głos. Dziś mówić będę w dalszym ciągu o warunkach, w jakich przebywał generał Rowecki w Zellenbau, specjalnym więzieniu izolacyjnym mieszczącym się wewnątrz koncentracyjnego obozu Sachsenhausen oraz o możliwych do ustalenia okolicznościach jego śmierci. Przypominam Państwu, że opieram się na publikacjach i dokumentach zarówno emigracyjnych, jak i krajowych. Na relacjach współwięźniów generała Grota w Zellenbau, redaktora Stachiwa i doktora Łapyczaka oraz na uzyskanych zeznaniach dawnych gestapowców. Na wstępie jeszcze kilka słów informacji o wyposażeniu cel w tym baraku oraz o wzajemnym sposobie przekazywania grypsów przez więźniów. Sposób traktowania więźniów i urządzenie cel zależało od zaklasyfikowania przez gestapo. Tak zwany Ehrenhäftling, więzień honorowy, korzystał z pewnych przywilejów, których pozbawieni byli zwykli więźniowie. Tego rodzaju więzień, a jednym z nich był generał Rowecki, miał lepsze wyposażenie celi, sam jej nie sprzątał, miał prawo pisania i otrzymywał w tym celu przydział papieru i pióra lub ołówki. Przysługiwało mu też zazwyczaj lepsze wyżywienie. Generał Rowecki na przykład otrzymywał takie samo wyżywienie jak SS-mani. Nazywano je w gwarze więziennej Truppenkost. W celach zwykłych więźniów wyposażenie było gorsze. Mały stolik, taboret, wieszak z półeczką i łóżko. W celach mniejszych było to łóżko podnoszone na dzień i przytwierdzane łańcuchami do ściany. W celi był również kibel, który więźniowie musieli sami wynosić. Cele tak zwanych więźniów honorowych były obszerniejsze, posiadały również szafę i normalne łóżko. Doktor Łapyczak raz mógł przelotnie rzucić okiem na celę generała Roweckiego, tę, w której siedział na początku. Widocznie generał był na spacerze, bo tylko wtedy drzwi celi były otwarte. Na korytarzu nie wolno było się zatrzymywać, to też doktor Łapyczak zdołał dojrzeć na podłodze celi czerwony dywanik, łóżko, stolik czy rodzaj biurka i krzesło. Jak dotychczas doktor Łapyczak jest jedynym świadkiem, który widział celę generała. Redaktor Stachiw podkreśla, że wbrew temu, co mówił Ekarius, szafy były tylko w celach ważniejszych więźniów. A teraz parę słów o grypsach. Do zupełnych wyjątków należał tak niebezpieczny i wymagający odwagi sposób stosowany przez generała wrzucania w czasie spacerów grypsu przez szczeliny okna. Ci więźniowie, którzy decydowali się na korespondencję grypsową, stosowali z reguły inną metodę. Przy codziennym myciu się i wynoszeniu kibli więźniowie spotykali się i korzystali z okazji, by błyskawicznie wsunąć do ręki lub do kieszeni drugiego jakiś mały gryps. Taką właśnie drogą grypsy wrzucone przez generała do celi Stachiwa i Łapyczaka trafiały do Jakubiańca. Warto jeszcze ustalić dokładnie, gdzie generał Grot przebywał w Zellenbau. W tej sprawie zwracam się do obecnego w naszym studio redaktora Stachiwa. Panie redaktorze, w jakiej celi generał Grot siedział? Czy stale w tej samej? Czy był przenoszony? W początku siedział generał w celi 71. A potem, gdzieś w pierwszych dniach grudnia 1943 roku, przeniesiono mnie do innej celi, a generała kilka tygodni po tym do celi 50. To już tam bliżej tej celi, w której SS-mani mieli swoją... Tak, jest tak? Bezpośrednia cela z biurem Kariusa. W ten sposób przerwały się nasze bezpośrednie kontakty i codzienne rozmowy. Wymienialiśmy jednak stale grepsy, zwłaszcza dzięki pośrednictwu kapitana Kuncewicza. To pośrednictwo, jak wspomina w swojej obszernej relacji redaktor Stachiw, było tym bardziej ułatwione, że przeniesiono go do celi numer 17,
a kapitan Kuncewicz, czyli Jakubianiec, siedział w celi 15. Jakubianiec miał z generałem Roweckim łączność grypsową co najmniej do końca czerwca 1944 roku. Poprzednio i Stachiw, i Łapyczak mieli cele, których okna wychodziły na ścieżkę przy zachodniej stronie baraku. Po tej ścieżce generał Grot odbywał swe spacery. Generał mógł wtedy wrzucać do nich grypsy przez szparę okienną, a oni doręczali je Jakubiańcowi. W grudniu 1943 roku, gdy dr Łapyczak został przeniesiony do ogólnego obozu Sachsenhausen, a redaktora Stachiwa umieszczono w celi numer 17 w innym skrzydle Zellenbau, Jakubianiec wynalazł skrytkę na wschodnim dziedzińcu spacerowym pomiędzy tylną ścianą baraku a murem obozowym pod płotem w pobliżu stojącej tam stale beczki. Generał w czasie własnego spaceru odbywanego na dziedzińcu zachodnim mógł przez małą szczelinę w płocie oddzielającym oba dziedzińce sięgać do skrytki po gryps Jakubiańca i umieszczać w niej własny. Jakubianiec od dawna odbywał przechadzki na wschodnim dziedzińcu, na którym również spacerował od grudnia Stachiw po przeniesieniu do celi numer 17. Jakubianiec opowiadał Stachiwowi, że parokrotnie udało mu się przez tę dziurę w płocie przekazać gryps generałowi wprost do ręki i nawet zamienić z nim kilka słów. Słyszeli obydwaj swoje głosy. Czuli dotyk swych dłoni przy wymianie grypsów, ale nigdy się wzajemnie nie widzieli, gdyż płot ten był wysoki i szczelny. Przeniesienie generała do celi numer 50, zdaniem redaktora Stachiwa, zostało dokonane dla poddania Roweckiego ostrzejszemu nadzorowi. Cela ta znajdowała się w bezpośredniej bliskości pomieszczeń służbowych SS-manów. Okno jej nie wychodziło już na dziedziniec spacerowy, lecz umieszczone było od strony frontowej budynku. Przypuszczenie to wydaje się uzasadnione w świetle zeznań Haro Thomsena, złożonych w 1948 roku. Przyznał on wówczas, że wiedział o utrzymywaniu przez generała Roweckiego nielegalnego kontaktu z jednym z więźniów Zellenbau. A jednak, mimo tych domysłów gestapo i podjętych środków zapobiegawczych, nie zdołano zapobiec konspiracyjnej łączności generała z Jakubiańcem. Jak już wspominaliśmy, w czasie pobytu Roweckiego w tymczasowym więzieniu w gmachu centrali gestapo w Berlinie, przyznano mu prawo do dietetycznego wyżywienia przepisanego przez lekarza. Zwracam się znów do pana Stachiwa dla ustalenia, jak czuł się Rowecki po osadzeniu w Zellenbau. Proszę pana, a czy pan coś wiedział o stanie zdrowia generała? Tak. Już po kilku tygodniach pobytu w Zellenbau generał zaczął narzekać na silne bóle w okolicach wątroby. Prosił o wizytę lekarską, lecz mu jej odmówiono. W sąsiedniej celi przebywał ukraiński lekarz Łapyczak i on konsultował generała przez okno. I wobec tego konsultacja odbyła się w czasie spacerów, w takich przerwach. Tak jest, w czasie spacerów. To znaczy, generał spacerował, a doktor Łapyczak był przy oknie w swojej celi. Tak jest. I co doktor Łapyczak poradził? Nie wie pan, jaką była diagnoza, czy nie pamięta pan? Dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że stwierdził to, co generała bolało, to znaczy z kamieniami rzuciłem, czy coś podobnego. Ale te dotkliwe niedomagania nie wpływały na postawę psychiczną generała, która zawsze była doskonała. Można by to określić, że generał był, jak to mówią Polacy, prawdziwie rogatą duszą. Świadczy o tym choćby fakt, że wciąż myślał o ucieczce z obozu. Do sprawy planów ucieczki za chwilę powrócimy. Teraz posłuchajmy, co mówi o tym leczeniu generała Grota na niewidzianego dr Łapyczak. Oto fragment nagranej na taśmę jego rozmowy z naszym kolegą nowojorskim. Panie doktorze, podobno pan udzielał porad lekarskich generałowi Roweckiemu w więzieniu w tak niesłychanie trudnych warunkach.
To jest bardzo ciekawe, jak to było możliwe, jakie to były porady. Myśmy mówili, potem pisali krypsami na różne tematy i na różne sprawy. Był taki czas, jak mówiliśmy na temat jego zdrowia. On się skarżył, że on ma dolegliwości, więc ja go prosiłem, żeby mnie dokładnie opisał, dlatego że miał możność mieć ołówek i papier, bo mnie to wszystko tak. Na grepsie, prawda, zwiniętym rzucił przez okno. Ja sobie to dokładnie studiowałem. Więc ja takimi zdawkowymi moimi odpowiedziami informowałem o tym. Jednego razu nawet rzucił mi z tym papierem kawałek ołówka. Także ja miałem możliwość na tym skrawku papieru odpowiedzieć. Jeszcze... A czy pan przypomina sobie, na jakiej chorobie on się skarżył? Czy to była choroba wątroby? No, woreczkę rzucił. Ja nie wiem, co on miał dokładnie, ale na podstawie tych symptomów, to ja mu powiedziałem, panie generale, prawdopodobnie chodzi u was o chorobę woreczka żółciowego, zapalenie z kamieniami. Więc ja mu radziłem trzymać diety, tłustych rzeczy nie jeść, umiarkowanie, nie za dużo na raz jeść. I ja jeszcze sobie bardzo dobrze dzisiaj przypominam, jakie lekarstwo mu zarekomendowałem, żeby domagał się od lekarza więziennego. Tak. Luizm, lekarstwo, które pomaga trawić tłuszcze i zastępuje dostateczną ilość własnej żółci i soków do trawienia. Pan doktor pamięta, czy dali mu to lekarstwo? Dali mu. To znaczy, że więźniowie mieli prawo zwracać się do lekarza. Mieli prawo, tak. A nie zawsze zaraz ten lekarz reagował. Nie zawsze dał to, co potrzeba. A czy pan przypomina sobie, jak często pan udzielał tych porad lekarskich generałowi Roweckiemu? No, ja przypuszczam, kilka razy myśmy mówili na ten temat, ale to tylko jeden taki epizod chorobowy u niego tak był. Także Roweckiego stan zdrowia w pewnej chwili się poprawił wskutek tego lekarstwa. On dostał po tym, tak. On sam przez te grypsy pisał mi, że ostaluizm, prawda, i usuje tą dietę, czuje się lepiej. O dolegliwościach wątrobianych z prośbą o przysłanie lekarstwa pisał generał Rowecki z Zellenbau do swojej rodziny w Warszawie. Listów takich było kilka. Wspominał o nich pułkownik Jan Rzepecki w ogłoszonych w Warszawie w 1956 roku wspomnieniach i przyczynkach historycznych. Rzepecki, szef BIP-u Komendy Głównej AK, wiedział więc o tych listach i zanotował w swojej książce, że były doręczane rodzinie przez podoficerów niemieckiej policji. O listach generała i ich treści była informowana Komenda Główna. Ogólny zapis dotyczący ich treści znalazłem w archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie. Pierwsza kartka od Roweckiego, potwierdzająca, że żyje, a zawierająca wiadomość o stanie zdrowia, nadeszła do rodziny w Warszawie w połowie lipca 1943 roku, a więc stosunkowo szybko po aresztowaniu. Dalsze listy przychodziły nieregularnie. Ostatni był z lipca 1944 roku. Nie było w nich tonu rezygnacji. W jednym z pierwszych listów generał pod pretekstem troski o rzeczy pozostawione w mieszkaniu przy ulicy Spiskiej niepokoi się o pamiątkowy brylant po matce, z którym się nigdy nie rozstawał, a którego bardzo mu teraz brak. Jest to wyraźna przenośnia i nie ulegało wątpliwości dla znających blisko generała, że ten brylant miał oznaczać AK. Najwidoczniej centrala Gestapo poinformowała więźnia Zellenbau o rozmaitych pogłoskach krążących w Warszawie o przyczynach jego aresztowania. W jednym z listów generał pisze z oburzeniem o tych niesłusznych podejrzeniach i stwierdza, że wie na pewno, iż został aresztowany przypadkowo na skutek rozpoznania na ulicy. Z całą mocą podkreśla też, że w ogóle nie ma winnych jego wpadki. Rowecki dawał więc wyraźnie do zrozumienia, że sprawcą jego aresztowania jest agent Gestapo. W listach generała nie było nuty przygnębienia i pesymizmu. Czy rzeczywiście nie zdawał sobie sprawy z groźnej sytuacji, w jakiej się znajduje? A może, mając pełną jej świadomość, odnosił się do własnej przyszłości po prostu jak dobry żołnierz na polu walki? Może nam powie swą opinię na ten temat dr Łapyczak, do którego się zwracamy za pośrednictwem naszego nowojorskiego kolegi z zapytaniem o postawę generała Roweckiego w Zellenbau. Jakby pan mógł go scharakteryzować, jak się zachowywał w więzieniu,
czy zdawał sobie sprawę, że właściwie chociaż nie był specjalnie prześladowany, ale może w każdej chwili go czekać śmierć. On zdawał sobie sprawę, że jego sprawa jest poważna. I on bardzo często, on nawet w Grypsach, że on nie ma tej pewności, że dobrowolnie go Niemcy zwolnią, chyba że jakiś cud się stanie. Zdawał sobie z tego sprawę. No on sam był bardzo odważny. Pierwsze wrażenie, jakie ja wniosłem, trzeba było odwagi, żeby wspiąć się na rękach za tym Grypsem. Niektórzy z tych więźni, co tam chodzili, to się nawet nie odzywali, a on bardzo często rozmawiał, Grypsy podawał, no, ale tego trzeba było mieć dużej odwagi. Ruchy miał takie żywe, wojskowe, sprytny był i energiczny. Chodził dość tak prędko, przyskiwał coś, prawda, podgwizdywał. Robił wrażenie człowieka zupełnie takiego mocnego. On miał pewne plany, pewne poglądy i miał pewną wyrobioną odpowiedź na różne sytuacje, jakie mogły być w danym wypadku. Ja uważam, to był człowiek nie tylko wojskowy, to był polityk. Polityk i człowiek przebojowy, który walczył o jakieś cele, o jakieś ideale. Nie każde wojskowe do tego się nadaje. Jak wspomniał przed chwilą redaktor Stachiw, generał Grot planował ucieczkę z obozu. Zanim zapytamy o to pana Stachiwa, udzielmy głosu doktorowi Łapyczakowi, który również coś na ten temat wiedział. Oto fragment rozmowy naszego kolegi nowojorskiego z doktorem. Czy słyszał pan doktor o planach ucieczki generała Roweckiego? Czy próbował on uciec z tego więzienia? Słyszałem o panie. Jeszcze wtedy, jak ja siedziałem w tym bunkrze, a potem już po wyjściu z bunkru myśmy z Stachowym mieli możliwość kilka razy rozmawiać już na wolności. On mi więcej jeszcze szczegółów opowiadał. Norwecki kilka razy planował ucieczkę. No ja będąc sąsiadem Stachowa, chcąc nie chcąc, byłem świadkiem wszystkich rozmów między nimi. Słyszałem czasem, co oni się tam umówiali. Stachiew podawał mu adresy niektóre. Nawet zdaje się drobne pieniądze przez okno. Adresy w Berlinie, na które gdyby dało mu się uciec, mógłby się schronić. Albo telefony, na które mógłby telefonować. Marginesowo wyjaśniam, że doktor Łapyczak nazywa, tak jak to często robili również inni więźniowie, bunkrem ów barak w Zellenbau, w którym byli osadzeni. A teraz kolejna redaktora Stachiwa. Powiedział pan już, że generał Rowecki myślał o ucieczce z obozu. Czy pan wiedział coś więcej o tych zamiarach? Nie tylko dokładnie o tym wiedziałem, ale w pierwszej planowanej ucieczce miałem uciekać wraz z generałem. Ten pierwszy plan przewidywał ucieczkę przy pomocy przykupionego strażnika. Przygotowania były długie i żmudne, ale przez jednego z więźniów udało nam się dotrzeć do jednego ze strażników. Znęcony wysoką sumą, zgodził się na propozycję z tym, że on sam miał popełnić dezercję. Niestety, gdy sprawa dochodziła już do końcowych przygotowań, strażnika tego nagle odkomendowano do innej służby. Później, na jesieni, generał sam podjął ryzykowny plan ucieczki. Gdy Müller obiecał mu przywiezienie na badanie lekarskie w siedzibie Gestapo w Berlinie, generał postanowił uciec z samochodu na jednej z ulic Berlina. W razie udanej ucieczki chciał szukać pierwszego schronienia w poselstwie mandżurskim lub w mieszkaniu jednego z jego członków. Te adresy wskazał mu kapitan Kuncewicz, który przed aresztowaniem pracował w tym poselstwie i przy jego czynnej pomocy załatwiał liczne i ważne sprawy łączności Polski podziemnej. Generał chciał uciec na Potsdamer Platz i na jego prośbę, jako dobrze znający Berlin, narysowałem mu szkic placu i jego okolicy. Ostrzegałem generała przed niebezpieczeństwem tej próby. Był on jednak zdecydowany podjąć to wielkie ryzyko. W listopadzie rzeczywiście zawieziono generała do lekarza w Berlinie. Przeżywałem chwilę najwyższego napięcia i niepokoju. Generał jednak wrócił. Jak się okazało, samochód, którym jechał, był konwojowany przez drugi, zapełniony uzbrojonymi po zęby SS-manami. Nie było więc żadnej szansy ucieczki. Z Zellenbau nikt nigdy nie uciekł, ale Rowecki nie uląkł się ryzyka. Nie uznawał rzeczy niemożliwych. Chciał odzyskać wolność za każdą cenę. Niestety ten zamiar, tak charakterystyczny dla jego odwagi i żywotności, nie mógł być wykonany. W związku z tym ostatnim planem ucieczki generała małe wyjaśnienie.
Kuncewicz, czyli kapitan Jakubianiec, był formalnie do chwili aresztowania tłumaczem w ambasadzie japońskiej. Natomiast w poselstwie mandżurskim pracowało kilkoro Polaków należących do berlińskiej komórki wywiadu ZWZ, której szefem był Jakubianiec. Gestapo aresztowało ich niemal równocześnie z Jakubiańcem. Znał on oczywiście adresy sprzyjających Polakom członków poselstwa mandżurskiego i zapewne dysponował innymi godnymi zaufania adresami. Jak wiemy, generał stosunkowo dużo rozmawiał ze Stachiwem i Łapyczakiem. Treść gry psów wymienianych z Jakubiańcem, która musiała być niezwykle interesująca, pozostanie chyba już na zawsze tajemnicą. Korzystamy więc z możliwości, by dowiedzieć się czegoś o dalszych badaniach generała przez gestapo i prowadzonych z nim rozmowach oraz o jego ocenach i poglądach, jakim dawał wyraz w kontaktach z obu działaczami ukraińskimi. Zaczynam od pana Stachiwa. Czy pan nie pamięta może, czy generała wzywano do Berlina na jakieś dochodzenia? Może ktoś z gestapo, z centrali gestapo przyjeżdżał do Zellenbau? Z centrali gestapo przyjeżdżał sam szef SS, Obergruppenführer Heinrich Müller, i kilka razy wieziono generała i tam na przesłuchania. Müller usiłował zachęcić generała do znalezienia jakichś sposobów złagodzenia stosunków polsko-niemieckich. Natrafiał na zdecydowane odmowy generała do omawiania tego tematu. Czy może coś panu wspominał o tych rozmowach w czasie przesłuchań? Tak, pamiętam. Generał mówił mi o jednej z takich rozmów, który prowadził późną jesienią. Mile straszył bolszewickim zalewem całej Polski i namawiał do wspólnej walki przeciw Rosji, obiecując w zamian ogłoszenia jakiegoś samorządu dla Polski. Gdy ja zapytałem generała, jak się ustosunkował do tych propozycji, odpowiedział mi porywczo: pan jeszcze pyta, kogo biją, bo tu generał wymienił odpowiednią część ciała, z tym się rozmów politycznych nie prowadzi. Doktor Łapyczak również zapamiętał dobrze niektóre wypowiedzi generała w prowadzonych ukradkiem rozmowach. Oto fragment relacji doktora. Panie doktorze, oprócz spraw medycznych, prawdopodobnie w swoich kontaktach z generałem Roweckim poruszał pan również tematy polityczne. No, myśmy poruszali, oczywiście, to było najważniejsze dla nas, bo będąc politycznymi więźniami, właściwie to było całe nasze zainteresowanie. Nas osobiście, oczywiście najwięcej interesowały stosunki polsko-ukraińskie. Myśmy wszyscy byli w tym czasie już, w 1943 roku, po przekonaniu, że Niemcy wojny przegrają, prawda? Więc wszystkie tematy były pod tym kątem, co dalej po przegranej wojnie. Myśmy się obawiali, to okupacja rosyjska, sowiecka. Różne plany myśmy omawiali, przymierza jakiejś konfederacji, jakiegoś sojuszu państw środkowo-wschodniej Europy. No, myśmy wykluczali możliwość jakiejkolwiek współpracy z Niemcami. No, na przykład generał Rowecki mi taki szczegół opowiadał, że podczas jego jednego przesłuchiwania w Berlinie Obergruppenführer Müller zadał mu pytanie: no dobrze, jesteście teraz przeciwko nam, Niemcom, a czy liczycie się z tym, że przyjdą bolszewicy? Oni będą jeszcze gorsi. Albo w inny sposób on starał się wyciągnąć z niego jego nastawienie. No, czy wy tak samo będziecie przeciwko bolszewikom, jak przeciwko Niemcom? Generał powiedział mu: tak, jeżeli oni będą tak w stosunku do nas postępować jak wy, to będziemy przeciwni. Ale jeżeli będą mądrzejsi, to będziemy wtedy myśleć nad tym, jak się do nich ustosunkowywać. To była dobra lekcja politycznego myślenia dla takiego Obergruppenführera Müllera. I myśmy wszyscy w ten sposób myśleli. Czy generał Rowecki orientował się w sprawach ukraińskich? Orientował się. On miał
dość nawet taki realny osąd o stosunkach byłych i przyszłych. On przecież wiedział, myśmy wszyscy Ukraińcy, co tam siedzieli, byli z tej grupy OUN, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Za czasów Rzeczypospolitej Polskiej też niektórzy z nich byli w więzieniu polskim, więc właściwie byli element przeciwko Polsce. On przyznawał, popełniliśmy pewny błąd w stosunku do Ukraińców. W przyszłości musimy tę sprawę naprawić. Musimy wykazać inny sposób rozwiązywania. On stał na zasadzie pewnej konfederacji wspólnego rządzenia. A czy pan pamięta poglądy generała Roweckiego na sytuację wojenną? Jak przewidywał rozwój wydarzeń? Myśmy mówili, znaczy mnie jest ciężko dzisiaj tak dokładnie wszystko zrekonstruować, gdzie jego sposób myślenia, ale takie pewne wrażenie, jakie ja sobie zapamiętałem z tych czasów, on nie przepuszczał tej możliwości, że Polska była okupowana Rosją Sowiecką. On zawsze liczył, że w pewnym momencie przyjdzie do jakiegoś wyrównania. Oprócz tego liczył się z tym, że istnieje tam przecież Armia Krajowa, rząd londyński, potem społeczeństwo z całym wachlarzem politycznych partii. O postawie i poglądach więźnia gestapo generała Grota, o jego jasnej i twardej postawie mówiły dotychczas relacje świadków współwięźniów i zeznania byłych gestapowców. Niemiecka dokumentacja w sprawie dowódcy AK jest niesłychanie skromna. Od przeszło 10 lat znane były teksty dwóch dokumentów ogłoszonych przez Tygodnik Demokratyczny w 1957 roku. Jednym z nich było pismo adiutantury Himmlera z 2 lipca 1943 roku zawiadamiające szefa RSHA Kaltenbrunnera o przyznaniu przez Hitlera 1000 marek nagrody Martenowi z warszawskiego gestapo za aresztowanie Roweckiego. To samo pismo przekazywało rozkaz Himmlera o dietetycznym wyżywieniu generała w czasie jego przetrzymywania w berlińskiej centrali gestapo. Drugi, nieistotny dla sprawy, ale znany dokument, to pismo szefa Sicherheitspolizei ISD z 4 października 1943 roku do sztabu Himmlera z wnioskiem o przesłanie przyznanej Mertenowi w lipcu nagrody do Warszawy na ręce Hanna, który wręczy ją Mertenowi. Warszawska Polityka 27 czerwca bieżącego roku ogłosiła trzeci dokument, dotychczas nigdy nie ujawniony. Dla sprawy generała Roweckiego ma on znaczenie bardzo istotne i dlatego powtarzamy go za Polityką. Jest to datowana 10 lipca 1943 roku notatka przeznaczona do akt Himmlera, napisana nazajutrz po referowaniu przez niego Hitlerowi sprawy generała Grota z odpisem przeznaczonym dla Kaltenbrunnera. Oto treść tej notatki Himmlera według tekstu podanego przez Politykę. Po przeczytaniu przez Führera życiorysu generała Stefana Roweckiego poruszyłem problem, czy by nie należało rozważyć wykorzystania generała Roweckiego do zneutralizowania polskiego ruchu oporu, który z jednej strony stałby się antybolszewicki, gdyż z drugiej strony poczuł się opuszczony przez Anglię, przez Niemcy zaś śmiertelnie zagrożony. Führer osobiście rozważał ten problem, zdecydował jednak następnie, że eksperyment taki byłby zbyt niebezpieczny, gdyż Rowecki bez wątpienia odznacza się osobowością wodza i można by tu łatwo stworzyć przeciwko samemu sobie zbyt wielkiego przeciwnika. Führer wskazał przykład Piłsudskiego. Führer wypowiedział się następnie pryncypialnie w kwestii polskiej w sposób znany mi i całkowicie przekonywujący. Z dokumentu tego wynika, że Hitler w tym wypadku wykazał lepszą znajomość psychiki polskiej od Himmlera. Co więcej, widać, że Hitler już w tym czasie nie wierzył w możliwość zneutralizowania sił Armii Krajowej i utworzenia jakiegoś ruchu kolaboracyjnego. A nadto jego ocena walorów wodzowskich i osobowości Roweckiego oraz obawa przed nim jako zbyt groźnym przeciwnikiem mają niezamierzony wydźwięk wyrazu wysokiego uznania dla Roweckiego ze strony wroga. Rozumowanie Himmlera było typowo policyjne. Przypuszczał, że uda mu się nakłonić Roweckiego do współdziałania z Niemcami i poprzez niego rozładować wciąż wzrastającą aktywność Polski podziemnej. Nie rozumiał Polaków i nie potrafił ocenić charakteru Grota.
To negatywne zainteresowanie Hitlera Roweckim mogło mieć niewątpliwy wpływ na dalsze losy generała. Z rozmowy z Hitlerem Himmler mógł wyciągnąć wniosek, że uzyskał wolną rękę co do dalszego postępowania z Roweckim. Nie zrezygnował jednak z ponownych prób kuszenia Roweckiego, czego dowodem były rozmowy Heinricha Millera z więźniem Zellenbau, o których wiemy z ust Stachiwa i Łapyczaka. Nie zrezygnował, choć wszystkie próby Millera spotykały się zawsze ze zdecydowaną odmową Roweckiego. A mimo to nadal trzymano go w Zellenbau na prawach więźnia szczególnie ważnego. Stanowisko Roweckiego nie ulegało najmniejszej zmianie. Nagłej zmianie uległo natomiast stanowisko niemieckie, rozkaz zamordowania dowódcy Armii Krajowej. Kto wydał ten rozkaz? Hitler czy Himmler? Co stało się bezpośrednią przyczyną jego wydania? Kiedy, gdzie i jak poniósł śmierć Stefan Rowecki? Poszukiwacz całej prawdy historycznej nie może dziś jeszcze znaleźć pełnej odpowiedzi na te pytania. Z myślą o ujawnieniu wszystkiego, co tej prawdzie służy, przedstawiamy dostępne nam przyczynki relacji i zeznań. Zaczynamy od zeznania SS Sturmbannführera Harro Thomsena z Departamentu IV Centrali Gestapo. Zeznanie to złożył w maju 1948 roku. Rowecki został zastrzelony z osobistego rozkazu Himmlera w pierwszych dniach powstania 1944 roku. Gdy pewnego dnia Thomsen przybył rano do swego biura przy Wrangelstrasse, dowiedział się, że Gruppenführer Müller wzywał go telefonicznie do natychmiastowego przybycia do centrali Gestapo na Prinz Albrechtstrasse. Wezwanie było dość niezwykłe, gdyż Müller nigdy nie przyjmował podkomendnych w godzinach rannych. Po zameldowaniu się na Prinz Albrechtstrasse, Thomsen został od razu przyjęty przez Müllera, który bez słowa wręczył mu dwa tak zwane Blitzfernschreiben. Były to dalekopisy o bezwzględnym pierwszeństwie. Pierwszy pochodził z kwatery Himmlera i był adresowany do komendanta obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, Kaindla. Zawierał rozkaz natychmiastowego wykonania egzekucji na osobie generała Roweckiego przy zachowaniu wszystkich formalności wojskowych. Wykonanie rozkazu należało natychmiast meldować do kwatery Himmlera. Na dalekopisie tym znajdowała się również uwaga: Nachrichtlich an den Chef der Sicherheitspolizei, do wiadomości szefowi Policji Bezpieczeństwa. Drugi dalekopis zawierał meldunek Kaindla, że rozkaz został wykonany wkrótce po godzinie 3 rano. Według obowiązujących przepisów wszystkie dalekopisy zaopatrzone klauzulą bezwzględnego pierwszeństwa przychodzące po godzinach urzędowych musiały być telefonicznie przekazane Müllerowi. Müller wiadomość o rozkazie Himmlera otrzymał wkrótce po północy. Müller był zaskoczony tym rozkazem wysłanym przez Himmlera bezpośrednio do Kaindla, chociaż Himmler wiedział, że za Roweckiego jest osobiście odpowiedzialny Müller. Na zapytanie Thomsena, czy podjął jakieś kroki, by wstrzymać egzekucję, Müller zaprzeczył, dodając, że nie był przez Himmlera uprzedzony o zamiarze egzekucji Roweckiego. Thomsen nic nie wiedział o miejscu pogrzebania generała. Wyraził przypuszczenie, że zwłoki Roweckiego mogły być spalone, jak to wówczas praktykowano. Nie wie też nic o miejscu i godzinie egzekucji. Twierdzi, że musiał o tym wiedzieć dokładnie komendant obozu Kaindl. O motywach rozkazu Himmlera i okolicznościach, w jakich został wydany, powinien wiedzieć jego ówczesny adiutant Suchanek. Dla ustalenia okoliczności śmierci generała postawiłem byłemu komendantowi Zellenbau, Kurtowi Ekariusowi, 8 szczegółowych pytań. Odpowiedział na piśmie, bardzo zwięźle i ogólnikowo, utrzymując, że nic nie wie o śmierci generała. Niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi. Ale mimo tych uników i braków, znalazły się w jego oświadczeniu przynajmniej dwie nowe informacje. Oto tłumaczenie polskie odpowiedzi Ekariusa. Odnośnie śmierci generała nic mi nie wiadomo. Nie mogę też powiedzieć, kiedy został zabrany z Zellenbau. Nie wiem, na czyje polecenie został zabrany. Nic nie wiem o wykonaniu wyroku, ani też o tym, kto wyrok wykonywał. Po telefonicznej zapowiedzi komendanta obozu Kaindla generał został zabrany przez funkcjonariuszy RSHA w Berlinie.
Nazwiska ich nie są mi znane. W Zellenbau odnotowano, że generał został odtransportowany do RSHA w Berlinie. Jego rzeczy i przybory do pisania zostały wydane przybyłym po niego funkcjonariuszom. O jakimkolwiek rozstrzelaniu nic mi nie wiadomo. Ani komendant obozu Keindl, ani jego adiutant Wessel nie poinformowali mnie o losie generała. Jeśli wierzyć odpowiedziom Ekariusa, to wynika z nich, że po generała przybyli funkcjonariusze centrali Gestapo z Berlina. Fakt zabrania rzeczy i przyborów do pisania Roweckiego dowodził, że gestapowcy wiedzieli, iż generał do Zellenbau już nie wróci. Nie ulega też wątpliwości, że o losie czekającym generała Grota musiał wiedzieć Keindl. Zeznania Thomsena wskazywały, że egzekucję przeprowadzała SS-mańska załoga obozu podległa Keindlowi. Jeżeli jednak generała zabrali z Zellenbau funkcjonariusze centrali Gestapo, to może być również prawdopodobne, że oni go zastrzelili. Mogło to jednak mieć miejsce na terenie obozu Sachsenhausen, skoro, jak utrzymuje Thomsen, Keindl meldował o wykonaniu egzekucji. O okoliczności śmierci generała i choćby przybliżoną datę zapytaliśmy doktora Łapyczaka i redaktora Stachiwa. Oto fragment rozmowy na ten temat z doktorem Łapyczakiem, który w tym czasie już był w ogólnym obozie. Panie doktorze, a kiedy dowiedział się pan o śmierci generała Roweckiego? Do nas dotarła wieść do ogólnego obozu, że generała Roweckiego rozstrzelali. Kiedy to mogło być, nikt nie wiedział. Ale taka wieść chodziła pomiędzy nami, że w nocy zabrali Roweckiego i rozstrzelali. Ale w każdym razie po wybuchu warszawskiego powstania. Wiem, że interpretowano to w ten sposób, że jego rozstrzelali jako represję. Że był w stanie zdusić, złamać, prawda, że wodza waszego rozstrzelano, więc po co walczyć. A co mówiono o sposobie, w jaki zginął generał Rowecki? Że był rozstrzelany, tak? Rozstrzelany, bo gdy to szło przez kamerę gazową, to zwykle w jakiejś grupie. Indywidualnie nie gazowano, a gdyby on był w jakiejś grupie, ktoś by wiedział. Czy to mogła być decyzja lokalna, czy musiał rozkaz przyjść z Berlina? Ja nie myślę, że lokalna. To znaczy nawet komendant obozu nie mógł tego wykonać. Jeżeli był polityczny więzień, to on musiał mieć aprobatę z Berlina. Gdy to był normalny więzień, który znajdował się na ogólnym obozie, to komendant obozu mógł go skazać na karę śmierci. Ale on nie miał prawa tego zrobić z politycznymi więźniami w bunkrze, bo byli wybrani, których tam trzymano, prawda, w pewnych celach. Z kolei zwracam się do obecnego w naszym studio redaktora Stachiwa. Proszę pana, a co pan wie o okolicznościach śmierci generała Roweckiego? W pierwszych dniach sierpnia 1944 roku dowiedzieliśmy się o wybuchu powstania w Warszawie. Wiem, że fakt ten był znany wszystkim więźniom w Zellenbau. A więc na pewnie przy pomocy grypsów czy przy pomocy rozmów przez okno dowiedział się także o tym i generał Rowecki. 11 sierpnia stwierdziliśmy, że na parę dni przed tą datą generała Roweckiego wywieziono nagle z Zellenbau. Nie mogliśmy ustalić dokładnie, dokąd generała wywieziono i co się z nim stało. Znając jednak praktykę Gestapo, nie ulegało dla nas żadnych wątpliwości, że generała wywieziono na śmierć. W naszym przeświadczeniu Gestapo usiłowało wymusić na generale wydania jakiegoś oświadczenia, które miałoby wezwać powstańców warszawskich do zaprzestania walki. Rzecz jasna, że generał odmówił, i to właśnie stało się bezpośrednią przyczyną jego bohaterskiej śmierci. Czy możemy więc ustalić datę zamordowania generała Roweckiego przez Gestapo? Możemy, ale tylko w przybliżeniu. Z kilku źródeł wiemy, że egzekucja dowódcy AK przeprowadzona nie na mocy jakiegokolwiek wyroku sądowego, lecz tylko na rozkaz, miała miejsce w pierwszych dniach sierpnia. Ze słów redaktora Stachiwa wiemy, że nastąpiło to przed 11 sierpnia 1944 roku. Jak sam przypuszcza, na kilka dni przed tą datą. Redaktor Stachiw, jak wiemy z jego relacji, prowadził swój własny kalendarzyk
i dobrze pamięta wiele faktów. A więc można chyba przyjąć zapewne, że generał Rowecki zginął w pierwszych dniach sierpnia, ale w każdym razie przed 11 sierpnia. Kto faktycznie o jego śmierci zadecydował? Hitler czy Himmler? Czy Himmler był tylko wykonawcą polecenia Hitlera, czy też działał z własnej inicjatywy, nie obawiając się odpowiedzialności za samowolę? Teoretycznie rzecz biorąc, mógł, pamiętając swą rozmowę z Hitlerem z 9 lipca ubiegłego roku, uważać, że ma wolną rękę w traktowaniu Roweckiego, skoro Hitler wyłączył generała ze swych planów politycznych. Ścisłej odpowiedzi na te pytania brak. Ale niezależnie od tego, kto rozkaz egzekucji podpisał, można przyjąć, że winnymi śmierci Roweckiego są zarówno Hitler, jak i Himmler. Nie wiemy, kto był bezpośrednim wykonawcą rozkazu zamordowania generała. Znamy tylko nazwisko nieżyjącego już komendanta Sachsenhausen, Antona Kaindla, który otrzymał rozkaz egzekucji i meldował o jej wykonaniu. Kaindla i 15 SS-manów, członków załogi Sachsenhausen, sądzono w październiku 1946 roku w Berlinie. Stanęli oni przed wojskowym trybunałem okupacyjnych jednostek Armii Czerwonej w Niemczech. Nic nam dotychczas nie wiadomo, jakie zainteresowanie tym procesem wykazała istniejąca od 1945 roku Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce lub utworzony 1 września tegoż roku Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację, przekształcony później w dzisiejszy ZBOWiD. Czy spowodowano objęcie aktem oskarżenia odpowiedzialności Kaindla za śmierć generała Roweckiego? Czy, choćby nawet już po wyroku, zbadano tomy dokumentów procesowych dla ustalenia nazwisk innych gestapowców odpowiedzialnych za śmierć Roweckiego i stwierdzenia, kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach odbyła się jego egzekucja? Nie wiadomo również, jakie motywy wpłynęły na wydanie rozkazu zamordowania generała Grota. Czy był to wybuch wściekłości Hitlera lub Himmlera na wiadomość o walkach powstańczych w Warszawie i podyktowana tą wściekłością żądza zemsty na osobie dowódcy AK, którego żołnierze walczyli na ulicach Warszawy? Czy też raz jeszcze próbowano wymusić na Roweckim jakąś deklarację o takiej czy innej formie współpracy Polski podziemnej z Niemcami, czy przynajmniej jakiś apel o zaniechanie czynnej walki z hitlerowskim okupantem, a na jego odmowę zareagowano rozkazem egzekucji? Ta druga ewentualność wydaje się wątpliwa. Jego niezłomna i nieustępliwa postawa wobec Niemców była im już dobrze znana i nie mogli się łudzić, że ulegnie zmianie. Wydaje się również wątpliwa, dlatego że funkcjonariusze centrali Gestapo, którzy przybyli po generała do Zellenbau, jeśli dać wiarę Akariusowi, wywieźli z sobą nie tylko generała, ale zabrali wszystkie jego rzeczy. Zabieranie rzeczy byłoby zbędne, jeśli chodziłoby o jeszcze jedną rozmowę z Roweckim. Również i Harro Thomsen w swych zeznaniach nie wspomina, by śmierć generała miały bezpośrednio poprzedzić jakieś z nim rozmowy polityczne. Generał Stefan Rowecki został aresztowany 30 czerwca 1943 roku. Stał się w tym dniu więźniem Gestapo. Ale rozpoczętą na ziemiach polskich konspiracyjną walkę z wrogiem prowadził nadal aż do chwili swej śmierci. Ani w siedzibie centrali Gestapo w Berlinie, ani w Zellenbau nie zmienił swego stanowiska. Odrzucał kategorycznie wszelkie pojednawcze propozycje niemieckie, chociaż zdawał sobie z tego sprawę, że może za to zapłacić własnym życiem. Walczył do ostatka, zginął śmiercią żołnierza.
nadaliśmy drugą część audycji dokumentalnej Ostatnia walka generała Grota. Audycję opracował Tadeusz Rzęczykowski. Na zakończenie jeszcze krótkie posłowie autora. Jak już wspominałem, audycję, którą Państwo słyszeli, traktujemy jako przyczynek do historii ważnego, a wciąż jeszcze posiadającego duże luki, ostatniego okresu życia generała Grota Roweckiego. Do tego okresu jego życia i walki i spraw z nim związanych będziemy jeszcze powracać. Zależy nam na ustaleniu prawdy historycznej bez względu na to, czy materiały do niej będą się pojawiały w kraju, czy na emigracji. Sądzę jednak, że należy eliminować w publikacjach informacje nieścisłe, czy nawet nieraz bałamutne, gdyż zaciemniają one właściwy przebieg wydarzeń. Jednocześnie ponawiam apel do wszystkich naszych słuchaczy posiadających jakieś materiały lub informacje dotyczące działalności generała Roweckiego w czasie kampanii wrześniowej i w okresie okupacji o nadsyłanie ich dostępnymi sobie drogami na adres naszej rozgłośni. Będziemy bardzo Państwu wdzięczni za tę pomoc, która ułatwi nam w przyszłości możliwie najdokładniejsze przedstawienie sylwetki i działalności pierwszego dowódcy Armii Krajowej. W 28. rocznicę śmierci generała Stefana Grota Roweckiego, dowódcy Armii Krajowej, straconego w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego, powtórzyliśmy drugą część audycji dokumentalnej pod tytułem Ostatnia walka generała Grota. Audycję opracował Tadeusz Rzęczykowski. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.